Dzień dobry Natalio, dzień dobry Elu. Dzień dobry. Witam. Zaczynamy Twoją sesję, Natalko. To będzie sesja z Twoim udziałem. Mam nadzieję, że większym, nie mniejszym. Zobaczymy, ale bez spięcia, tak? Bądź sobie spontaniczna, pozwól sobie na wszystko, co będziesz czuła. Jak będziesz miała ochotę, poczujesz, że chcesz popłakać, to jest, wszystko jest w porządku. Jeśli zadam ci pytanie, co czujesz i poczujesz zimno, to powiedz zimno. Jak nie poczujesz nic, to też jest dla mnie informacja. Dobra. No to do roboty. Możecie zamknąć oczęta. Tak jest. Głęboki wdech i wydech. Ela nie potrzebuje liczenia, więc po prostu Elu, przygotuj się tak, jak lubisz. Jak będziesz gotowa, to poszukaj Natalii na poziomie subtelnym. Widzę ją. A Natalia widzi ciebie? Rozgląda się jeszcze. To pokaż jej się. Natalio, co u ciebie? Nie widzę na razie, nie czuję. Jeszcze za wcześnie do mnie przyszło. Jeszcze się nie weszła Nie wyciszyła się. Dobrze, kontekstowo. to powiedz, jak widzisz Natalkę. Trochę niespokojną, trochę drżącą. Stoi na dwóch nogach, do mnie przyszło. Zapytaj jej, co to znaczy, że stoi na dwóch nogach. Dlaczego stoi na dwóch nogach? Ona mi odbiera to bardziej, że jest uziemiona, że jest tutaj. Czyli twardo stoi na ziemi, obiema nogami. A dziś subtelnie popracujemy. Dlatego jeszcze nie może tak skontaktować się ze sobą, bo bardzo stoi twardo na nogach. A są takie momenty, w których ma kontakt ze sobą? Czasami staje na palcach, mówi, Aha. żeby się troszeczkę oderwać, ale bardzo rzadko unosi się. To znaczy odrywa palce od podłoża. Prawie nigdy. Chciałaby zrobić to teraz, żeby pomóc sobie też na poziomie fizycznym poczuć to, co się dzieje z nią w całości. Tak, ale proszę, żeby złapać ją za rękę, więc ją trzymam za rękę. Dobrze. Powiedz, co robi, jak to robi. Odskakuje, ale opada cały czas. Zapytaj jej, co ją obciąża. Mówi, że Co ją nie wie. ściąga w dół. A mówi, no to jakby to było przyciąganie po prostu ziemskie. Grawitacja. Zajrzymy. Co przyciąga co? On mówi, no podłoże ją przyciąga. No dobrze, to niech zejdzie na ziemię. Tam, gdzie to podłoże ją przyciąga. I zabawimy się trochę w górnika. Pokopiemy, zobaczmy, co przyciąga do ziemi. Widziałaś kilof? Taki mały kilofek i zaczęła stukać w to. Bardzo dziwne odgłosy wychodzą z tego, takie huki. Odczuwa coś w sobie, w Drżenie. ciele, jak uderza w to Tak, w drżenie. ciele ma drżenie i podłoga drży. Ona się boi, że to się zawali gdzieś. Gdzieś wpadnie. To wystarczy mała dziurka, żebyśmy mogły zajrzeć. Co ją odgradza od czego? Co jest pod spodem? Więc może zamiast kilofa to palcami. Delikatnie. Tam jest coś, to nie jest ziemia. To jest coś takiego bardziej mokrego, ciemnego, czarnego. Konsystencja taka bardziej lepka.
To nie jest smoła, ona mówi, to nie jest bagno, coś pomiędzy. Dobrze, kopiemy dalej, zobaczymy. Zobaczymy, na co ona reaguje, czy na to mokre, czarne, lepkie, czy na te odgłosy, które wydaje to podłoże, czy może jest coś jeszcze głębiej. Teraz już nie wydaje tych odgłosów, ponieważ nie wali w to. Ale to lepkie jest dla niej nieprzyjemne. Obrzydliwe. Boi się tego. Nie chce tego dotykać już. Mówi ble. Ble. I oczyszcza sobie rękę z tego. Dobrze. No to jak teraz zajrzymy pod spód, co tam jest niżej? Ona mówi, może jakąś łopatę, mówi, ale Dobrze. nie rękę. Dobrze. Wsadza całą taką wielką łopatę, mówi, nie widać dna. Ma wrażenie, że wszystko, co tam, jak co by tam nie wsadziła, to i tak się zmieści. Tak jest to głębokie. I jest to miękkie, że ta łopata tam wchodzi. Co wydawało takie odgłosy, takiego drżenia przy uderzaniu? Skoro to jest takie miękkie, takie lepkie. Nie umie tego wytłumaczyć. To w ogóle jest nielogiczne, nie ma sensu. No dobra, okej, to na razie się zatrzyma. Zrobimy jeszcze jedno doświadczenie. Zapytaj, czy możesz ty ją poobserwować, ale w bardzo taki szczególny sposób, taki bardzo przejrzysty, można powiedzieć, kiedy będzie coś robić za chwilę. Okej. Poproszę, żeby podskoczyła i zobacz przy uderzeniu o to podłoże, co się dzieje z Natalią, co się dzieje z podłożem, co na co reaguje. Co zobaczyłaś? Widzę ją, zwolniłam czas. Ona poskoczyła w momencie, kiedy dotyka podłoża. Jest jakby, wiesz co, kontakt. Jest połączenie pomiędzy nią a podłożem. Ona jeszcze nie dotyka tego podłoża, tak na dobrą sprawę. Jest nanometr, przestrzeni pomiędzy nimi. Już wytwarza się połączenie. Jakaś wibracja, jakieś echo, wibracja jakaś, akustyczna, jakiś odgłos zaczyna się już wytwarzać. W momencie, kiedy ona już dotyka tego podłoża, jest już dotyk, następuje drżenie. To połączenie idzie stopami do jej klatki piersiowej, tam, gdzie są emocje, a z dołu idzie z głębi. To czarne, co ona mówiła, że to jest ble, że to jest niefajne, rezonuje z tym, co ona ma w klatce piersiowej. Są bardzo podobne wibracje. Ale ta siła uderzenia po prostu, ten podskok sprawia, że to jest takie bardzo silne, Czyli intensywne. to podskakiwanie, czyli próba uniesienia się ponad to, robi jeszcze gorzej. Tak, dlatego ona stoi twardo na ziemi. Teraz wszystko rozumiemy. Teraz jest to jasne. W pewien sposób chroni siebie. Żeby to coś, co jest w klatce piersiowej, nie wzbudzało się tak mocno. To zobaczmy, co jest w klatce piersiowej. To nie wygląda tak samo jak to, co jest na dole, ale ma podobny skład. Skład, mam na myśli emocje. Tutaj widzę połączenie, tak, pomiędzy klatką piersiową a podłożem. Jest strach, jest obrzydzenie, jest wstręt, jest jakaś luka. Nie wiem, czemu luka przychodzi, jest luka jakaś. Jest strata. Przebudzenie. 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 Tak jakby budziła się, wybudzała się, ale spała dalej.
Dobrze, bardzo dobrze. Popatrzymy. Przepraszam, odkaszlę. Zobaczymy Natalię od dziś troszeczkę wstecz. Nie wiem, czy to będą tygodnie, czy lata, żeby zobaczyć ten proces wybudzania się. Czy Natalia pozwoli? Czy mogłaby pokazać nam to? Zobaczmy, co się zmienia, na czym polega to przebudzanie się. To jest ten moment, to jest moment, kiedy udaje jej się troszeczkę wybić się, oderwać się. Jest taki przebłysk, że o, coś poczułam. Ale to, co ma wewnątrz, w klatce piersiowej, jest silniejsze i ściąga ją na dół. I jest przebudzenie, ale z powrotem zaśnięcie. Jasne. Ale to przebudzenie jest jakby informacja o tym. To Jasne. Puka co jakiś czas. Czyli moment, kiedy unosi się do góry, to jest ten moment, kiedy oddala się od podłoża, jest odrobinę dalej od podłoża, czyli czegoś tego ciężkiego, lepkiego i tak dalej. Nabiera dystansu, ale potem upadek, czyli powrót, dotknięcie tego podłoża jest bardzo bolesne. Tak. Więc za często tego nie robi. Ale my możemy zrobić jedną bardzo ciekawą rzecz, która nam na pewno pomoże. Poprosisz Natalię teraz, żeby podskoczyła do góry tak wysoko, jak jest w stanie, sama, i zatrzymasz czas. Zatrzymasz ją tam, ty. Dobra? Na trzy. Jeden, dwa i teraz. Mam. Dobra. I teraz powiedz mi, jak wygląda to połączenie. Klatka piersiowa, podłoże, co się dzieje, co się wytwarza, jak jest ta odległość, albo co się nie wytwarza. Wiesz co, te połączenia są wydłużone, są bardzo cienkie. One są, ale jakby przepływ jest dużo węższy, i ona nie odczuwa tego, te emocje, które ona ma, będąc, stojąc na tym podłożu, są bardzo intensywne. Są bardzo grube, bardzo widoczne. Kiedy ona się odrywa od tego, one jakby, wiesz co, wyciągają się. Czyli ona ma więcej przestrzeni w klatce piersiowej, więcej jest miejsca na nią w tym. I ja widzę, że ona tak głowy do tyłu, nie wiem, wygina i jest takie, o wow. Tak jakby zaczerpywała powietrza, zaczerpywała energii swojej tutaj, stąd, i jakby nie dusi się. Co się dzieje z jej energią mentalną wtedy, kiedy jest w górze? Jest jaśniej. Tu jest wszystko jaśniej. Czy myślenie może być wtedy bardziej logiczne? Czyste? Tak. Czy więcej postrzega? Więcej. Więcej rozumie? Dobra. Jak z energią witalną? Ma więcej siły. Dlatego ona tak oddycha tą energią i mówi, w końcu czuję po prostu, jakby ładowała swoje bateryki na krótko. I kreację jeszcze zobacz. Kreację, taką sprawczość. Jest jej więcej niż jak stoi na podłożu. Ale nie ma jej na tyle, aby oderwać się od tego. No dobra. To czas, żeby zobaczyć, co i kto jest po drugiej stronie tych połączeń, tych kabelków. Kogo szarpnęło teraz? Natalia zostaje wysoko cały czas. To wygląda jak piekło, w cudzysłowie mówię. Aha. Bo ona jest jakby, stoi na ziemi, a pod spodem wszystko jest czarne. I tam jakby stoją, no jakby obrócić to oni też stoją. Stoją ludzie po prostu, głodni. Głodni ludzie. Bardzo. Dobra. Zapytaj Natalii, bo ty z nią masz cały czas telepatyczny kontakt. Czy rozpoznaje tam wśród tych ludzi kogoś? Tak. Kogo rozpoznaje? Istota.
Jest dużo mężczyzn tam. Z rodu do mnie przychodzi, ale niekoniecznie z tego życia. Jest babcia, mama. Nie wiem, czy ma siostrę. Pokazuje się jako siostra. Nie wiem, czy z tego życia, czy z innego życia. Synek, Synek. ten młodszy, Tak. a starszy? Starszy też jest, ale stoi jakby po drugiej stronie, nie przy nich. Dobra. Czy ktoś odczuł teraz to jej naprężenie, to jej oddalenie się? Tak. Wszyscy to odczuli. Jak to odczuli? Z brakiem. Wkurzeniem niektórzy. Niektórzy bezradnością. Niektórzy rozpaczą. Albo jakąś chorobą, albo nagłym pogorszeniem się stanu psychicznego, albo zdrowia. Każdy to odczuł w taki sposób, w jakim był połączony z Natalką. Czy to oznacza, że Natalia karmi ich w jakiś sposób? Tak, dlatego oni są głodni. Zapytaj Natalii, kiedy już nakarmi ich, tak że nie będą już głodni, że nasycą się. Ona mówi, takiej ilości ludzi nie jest w stanie wykarmić. Oni mówi, są wiecznie głodni. Nie wystarcza dla nikogo, mówi, ani dla niej, ani dla nich. Może sobie wybierze jedną osobę, chociaż jeden niech będzie nakarmiony. Mówi, siebie? Śmieje się. Siebie wybrała, mówi, żeby się nakarmić sobą. Wypełnić się sobą. Mówi, nie wystarcza mi dla nikogo. Mówi, chciałabym synom dać. Ale... Nie jestem w stanie, mówi. Dlaczego? Ona mówi, dać palca, to ktoś zażąda całej ręki. I są agresywni bardzo, jeśli chodzi o to daj. Ona mówi, dlatego jest to podłoże, żebym ja ich nie widziała. To podłoże to jest jej sprawka czy ich sprawka? Ona mówi, moja. Dlaczego ich nie chce widzieć? Ona mówi, boję się zdać sobie sprawę z tego, co jest po tej drugiej stronie. No właśnie Ja się to to wydarzyło. teraz tak mówi, dlatego mówi, przyznaję się bez bicia, że to podłoże to moje. A jednocześnie mokre, czarne, lepkie, obrzydliwe, pełne lęku i bardzo głębokie. Dlaczego takie? Bo grzebie w cudzej intymności, ona mówi. Dlaczego to ma połączenie z jej klatką piersiową? Ona mówi, bo tam są takie odczucia, jak higiena do niej przychodzi, albo naruszenie czyjejś granicy, albo krzywda. To się w niej odpala, jak to dotyka. Dlaczego zdecydowała się akurat z tych wibracji zrobić te granice pomiędzy sobą i tymi, których karmi? Żeby pamiętała, że po prostu to. Ona mówi, że to jest nie w porządku. Nie w porządku, po prostu. Nie umie Czyli inaczej to postawiła nazwać. pewną intymną granicę pomiędzy sobą i tymi, których karmi. Właśnie. A jednocześnie ta granica jest przepuszczalna. Czyli nie jest granicą żadną. Ona mówi tylko to, że ja ich nie widzę. Nie widzę, co tam na dole się dzieje. I tylko tyle. Jasne. Można powiedzieć, że samo oszukiwanie się. Iluzja straszna. I straszna iluzja. Co się takiego wydarzyło, że postanowiła najpierw postawić te granice. Chciałaby tam pójść, zobaczyć. Szukamy teraz historii, co wydarzyło się i na jakim poziomie, że tę granicę zaczęła budować, że wpadła na taki pomysł. Ona mówi, zaczęło się pojawiać w jej otoczeniu, w jej przestrzeni bardzo dużo osób. Ona nie mogła znieść ich widoku, ich gadaniny, ich szamotu, szamotania się, ich napierania na nią. Co fizycznie się wydarzyło wtedy? Ona mówi, tam były wojny, tam były walki, tam były potopy.
w której ginęło dużo osób. I ona również. Głównie walka, walka o przetrwanie. Czy jakieś kataklizmy? Kataklizmy, wojny, tak. Czyli nie dotyczy to jednego życia, czy tylko pewnego zbioru zjawisk, które się dzieją pomiędzy ludźmi, jak świat Tak. światem. Kim ona była w tym wszystkim? Dlaczego do niej lgnęli ci wszyscy ludzie? Dlaczego wokół niej Ona skupiali się? mówi, ona była jak koło ratunkowe. Okej. Okay. Ona widzi właśnie potop jakiś i ona wyciąga ludzi z wody. Albo jest jakiś, nie wiem, pożar. Ona leci i wyciąga ludzi z płomieni. Albo jest jakaś wojna, a on opatruje rany. I zawsze coś, i strasznie ją to męczy. I oni później przychodzą do niej, pomóż, pomóż i pomóż. I ona mówi, kurczę, mam dosyć już tego jęczenia. Mówi, najpierw zrobiła tak, że jakby zasłaniała pojedyncze twarze. Tak jakby zamazywała je taką gumką. Co takiego ma w sobie, jakie ma predyspozycje do tego, że inni widzieli ją jako silniejszą i jako tę, która mogła pomóc? Była wielkim, rosłym mężczyzną, super wykształconym, przygotowanym technicznie, praktycznie do takich prac, bo rozumiem, że to w wielu życiach. Ona mówi, nie, tu nie chodzi o posturę czy o wykształcenie. Po prostu ludzie do niej lgnęli. Nawet jak była z jakąś wątłą kobietą, ludzie widzieli w niej siłę, ona mówi. Aczkolwiek ona nie czuła tej siły. Wręcz przeciwnie, ona czuła się słaba, a oni dalej do niej lgnęli i prosili o pomoc. Okej, okay, dobra. To kolejny krok. Pójdziesz teraz do Elu, do Natalki. I tak zatrzymamy ten dystans, bo on jest nam potrzebny. Bo dzięki temu Natalia więcej widzi i więcej rozumie. Ale pójdziemy do przeszłości, czyli cały czas z tym dystansem. I staniemy po stronie tych ludzi, którzy patrzą na nią i widzą w niej siłę. Wmieszajcie się w tłum. Zobaczcie, jak ci ludzie widzą Natalię. Co za siłę widzą w niej, której nie widzą w sobie i w nikim innym. Wiesz, oni nie widzą siły w niej. Uległość. Okej. Okay. Uległość jakby niepewność w niej. Ale pod tą uległością jest coś, do czego oni ciągną. Coś, co rozpoznają. Oni widzą coś pięknego w niej. Ale to nie należy też do niej. W pewnym sensie. Oni tak jakby czuli zapach, który znają i do którego lgną. Nieważne, czy jest schorowana, czy jest silna, czy jest niewykształcona, czy wykształcona, oni chcą coś od niej. Tak jakby szukali czegoś swojego w niej. Co Oni czuje? normalnie po zapachu ją Po zapachu. rozpoznają. Co czuje Natalia teraz? Ona czuje się gwałcona. Że przekraczane są jej granice. Tak. Czyli to wąchanie jej jest odczuwa jako ingerencję. Tak, dlatego tam była ta intymność też tej granicy. Rozumiem. Natalko, co czujesz teraz? Nie, nie czuję nic. Tak przeszły mnie jakby takie mrówki troszkę w nogach, ale nie wiem, czy to jest z tym związane. Ale nie czuję, nie widzę na razie nic. A jak się czujesz tak w ogóle? Taka jestem jakby niespokojna. Dobra. Elu, czy chciałaby Natalia zobaczyć to, co jest pod spodem, pod tą uległością, za czym oni węszą? Czy to jest właśnie ta trudna część? I tak Ona naprawdę mówi, to to jest ta jest trudne. granica. Tak, ona mówi, to jest bardzo trudne. Ona mówi, czuje, że ma skorupy na sobie, na całej sobie. Że nie pozwala sobie na zejście nawet, nie wiem, pułap niżej.
Co to znaczy zejście na pułap niżej? Co to za pułap niżej? Tam, gdzie jest bardziej miękciej i wrażliwiej. No to chyba Ona. zostaniemy tu. To jest trochę jak tafla lodu, wiesz? Taki cienki, cienka tafla lodu, której nie umie rozpuścić. Opróbowała? Mówi, że teraz próbowała, ale nie umie się przebić przez to. A jak próbowała to zrobić? Nie umie tego ogrzać. Mówi, chciała to ogrzać, ale jest jej za zimno. Bo nie ma energii, bo ona cały czas wypływa z niej. Cały czas karmi głodnych. Znowu to ją zatrzymam. Co zatrzyma? Ten wypływ energii. Dobrze. Co czuję w emocjach teraz, kiedy zatrzymuję ten wypływ energii i to karmienie? Chce się płakać. Dobrze. Jest jej żal. Żal Mówi, ich? coś się nie odpala, tak. Okej. Bo ona ich słyszy. Czyli im współczuję, żałuję ich. I tu się waha, odkręcić? Nie, nie odkręcę. Walczy ze sobą. No. No to jest naprawdę na zasadzie czarne-białe. Albo karmi ich, albo karmi siebie. Mówi, jak mam zrobić, żeby ich nie słyszeć? Mówi, te krzyki, mówi, strasznie bolą. Słyszy ich, bo jest z nimi połączona. Bo ich karmi cały czas. A to, że ich karmi, wcale nie ucisza ich krzyków. Wręcz przeciwnie. Sama powiedziała, dasz im palec, to wezmą całą rękę. Chcą więcej i więcej. Dlatego, że ta energia wypływająca z niej, ta, którą ich karmi, wcale ich nie karmi. Wcale ich nie karmi. To co robi ta energia z nimi? Niech popatrzy na swojego młodszego synka. Co robi jej energia z jej synem? Ona go niszczy, wypłukuje z niego wszystko. Dlaczego tak się dzieje? No mówię, bo to nie jest jego energia, bo ta energia, która z niej płynie, też nie jest czysta. O jakiej częstotliwości energią karmi dziecko swoje? Ona mówi, w tej energii jest wszystko, mówi. Od cierpienia, braku właśnie siły, poprzez ból, czasami nienawiść, mówi, przyznaje się, nienawiść, wkurzenie, zrezygnowanie, depresja, zimno. Jaką energią karmi ojca swojego? Wkurzenie. Poczucie winy. No. A tę ciocię, która zmarła, której chciała pomóc? Tęsknota i też poczucie winy. A mama? Mama, poczucie winy, też tęsknota. Tęsknota za miłością, za przytuleniem, za bliskością, za odczuciem bycia potrzebnym. Wartościowy. I wartościowym. I można tak wymieniać i wymieniać osoby i połączenia, i energie, którymi ich obdziela. I sama widzi, że to piekło nie jest nigdzie na dole. To piekło się wydarza tu, w niej i poniekąd za jej sprawą. Widzi to? Zatrzyma teraz ten wypływ? Tak. Bez poczucia winy? Tak. Dobrze. Dokręca ten kurek bardzo szczelnie. Dobrze. Co się dzieje teraz? Jest spokojniejsza. Smutek odpuszcza jakby. Jest jeszcze trochę smutna, ale nie ma tego smutku przeraźliwego, który wyje w niej. Słyszy głosy?
Słyszy jeszcze, ale nie dotykają jej tak mocno. Rozumie Oni, dlaczego? tak, oni mówi, będą wyli, dopóki mówi, czegoś z tym nie Dopóki. zrobię. Czego, dopóki ona czegoś z tym nie zrobi? Tak. Ona ma coś zrobić z ich byciem? Ona mówi, ona musi coś zrobić ze sobą. Może uszanować to, że ktoś przeżył bardzo wiele i chce sobie powyć i porozpaczać, bo dziś na tyle rozumie i przestać wszystkich ratować. Co myśli o tym? Mówi rację. Jakby ktoś chciał coś z tym zrobić, to by poszedł do fachowca. A jak jeśli nie chce, to znaczy, że nie chce. Chce sobie taki być. Chce sobie być. Chce się złościć. Chce cierpieć. Może mu w czymś to pomaga. Może jest korzystne dla niego w danym momencie. Może tak być? No. I co teraz? Może przestać się nimi wszystkimi zajmować? Tak. Ona mówi, nie to, że odwraca się, odwraca głowę, po prostu nie słucha. No właśnie. Słyszy, ale Ale nie słucha. nie słucha. Jak się czuje teraz? Mówi, że lepiej. Tak jakby koncentruje się na sobie, a nie na zewnątrz. Czy może sprawdzić, czy jest w stanie unieść się wyżej? No to robi to. Jeśli jest taka możliwość, to unosi się wyżej. Może. Co się dzieje? Widzi wszystko z góry. Jak to wygląda z góry? Ona widzi, jak oni się motają. Przeplatają się pomiędzy sobą. Szukają. Szukają, wiesz co, takiego źródełka. Ona widzi, że niektórzy nawet podpinają się do siebie, zbliżają się do siebie, jakby łączą się ze sobą, żeby sobie wzajemnie coś przesłać. Aby się nakarmić po prostu. Ona już wie, że to słabo działa i nie tak jakbyśmy chcieli, ale wiemy też, że oni wąchali. Coś wyczuwali w niej, coś, do czego jeszcze nie miała przed chwilą dostępu, jak jest teraz. Mówi, o, jest lepiej, już mogę, mogę zobaczyć głębiej. Niech zobaczy, za czym oni węszyli. Ona mówi, czuje się jak złodziej. Tak jakby miała taką skrzynkę skarbów. Co w sobie. ukradła i komu? Ona mówi, jakby to była skrzynia z perłami. Dosłownie. Skrzynia z perłami. Aha. Tak, z różnego rodzaju perełkami. Otworzy? Tak, one się ruszają. Pięknie One to się wygląda. wyrywają. Podejrzewam, że piękne. A ta skrzynia z czego jest? Co za wibracje tworzą te skrzynie? Tam jest odcięcie. Nieakceptacja. Tajemnica. Zapomnienie. To bardzo, bardzo skuteczne kody. Kto miał zapomnieć, kto nie miał nie poznać tajemnicy? Odciąć coś i nie akceptować, czyli odrzucić. Ona mówi, to wygląda tak, jakby do tej skrzyneczki, w której było już coś, lgnęły podobne. Mówi, tam nie wejdzie nic, co tam nie pasuje. Czyli ona mówi, to wszystko ma takie wibracje, dlatego tam jest. Ale to nie są tylko obce energie, tam jest też coś jej. Dobrze, to otwórzmy i przyjrzyjmy się temu. Co jest w środku? Wiesz co, to są energie.
Są tam energie taty, syna, mamy, tych wszystkich osób, które Tak. wymieniła. Tak, niby chcą iść, ale się przeciągają. One nie mogą wyjść tak naprawdę do tych właścicieli swoich, tak? Bo się przeciągają nawzajem. Mówi, i pośrodku jestem ja, mówi. A mnie ciekawi to, jak one się wszystkie znalazły w jej wnętrzu, zamknięte w jakiejś skrzynce i jeszcze tak zapakowane, że sama nie miała do tego dostępu. I zabezpieczone. Idźmy do przeszłości. Zobaczmy, co się wydarzyło. Ok? Okej. Raz, dwa i trzy. Idziemy. Widzimy ją. W jakiej Na razie jest tylko formie? ona. Jest tylko ona. W bezformie Aha, przychodzi nie do ma nas. żadnego ciała fizycznego, żadnej Nie ma na formy. razie żadnego ciała. Czyli jako esencja, jako prąd, Jest jako esencją. życie. Aha. Dobra. Ma w sobie jakąś tajemnicę. To jest jej tajemnica. Tajemnica egzystencji, tak to nazywa. Tak to definiuje ona. Czy może sobie samej zdradzić teraz te tajemnice egzystencji? Tylko ona. Tylko ona to jest ta tajemnica? Tak. A jakie ma znaczenie? Jakie nadała tym słowom znaczenie? Każdy ma w sobie coś takiego, tylko ja. Ona tak twierdzi, tak? Tak twierdzi. Że Nie wiem. każdy z nas twierdzi, że tylko ja. Aha. I to tylko ja bardzo ją fascynuje. I chciałaby z każdego tylko ja zobaczyć, czy jest takie samo, czy różnią się to tylko ja od siebie. Jasne. Nie wiem, czy to jest prawda. Ja czegoś takiego w sobie nie identyfikuję, ale wytworzyła jakąś tajemnicę i uwierzyła, że jest to prawda. I jeszcze uwierzyła, że każdy to ma w sobie coś takiego. No dobra, to idziemy, zobaczymy, jak to jest, kiedy spotyka się pierwszy raz z kimś i chce sprawdzić to tylko ja u kogoś. Widzę ją w ciele. Jest mężczyzną Tak. i widzę w relacji z innym mężczyzną. Dwa ciężkie charaktery stykają się ze sobą. Dwa egoistyczne charaktery. Każdy twierdzi, że jest bardzo ważny. Próbują się złamać nawzajem. Jakich metod używają? Trochę przemocy, takie przepychanki. Nie mówię, że tłuką się na śmierć, ale przepychanka. Fizyczna, emocjonalna, psychiczna. I pojawia się w końcu z biegiem czasu wkurzenie i nienawiść. Jest odbieranie majątku. Jeden odbiera drugiemu majątek, to ten odbiera na przykład żonę. Są takie dziwne relacje bardzo. Okej, a co się dzieje na poziomie energetycznym, subtelnym? No właśnie, wiesz, jakby kradną sobie nawzajem. Kradną Jakby. sobie kawałki energetyczne, tak? Tak. Aha. Wiemy, że Natalia dziś ma jakąś skrzyneczkę pełną cudzych energii, które wibrują na podobnych częstotliwościach, a wtedy też taka skrzyneczka była? Co Nie, było? nie było skrzyneczki. Nie było skrzyneczki. Ona jakby chciała sprawdzić, co jest tym ja. Który ja jest silniejszy, jaką ma, nie wiem, właściwość. Tak nam się pokazuje. No dobra. Sprawdza po prostu tą drugą istotę. To zapytaj jej telepatycznie tam, czy sprawdziła, do jakich doszła wniosków. Do czego jest zdolna na przykład taka istota? No i do czego jest zdolna? Co odkryła? Ona mówi do wszystkiego. Aha. Do wszystkiego. Od miłości, zaufania, po nienawiść i nawet z tej nienawiści chęć mordu powstaje, więc są skrajne możliwości takiej
takiej istoty. I ten eksperyment, czy tę swoją tezę tylko ja potwierdziła w jakiś sposób? Uwierzytelniła ją. Nie do końca, ale jakby uszczypnęła i zachowała i sprawdza dalej. I porównała ze swoim ja? Porównała, nie Czyli z są takie czym? same. Czyli z czym? Co z czym porównuje? Swoje możliwości z możliwościami tej innej istoty. Nie pokrywa się w 100%. Jaka różnica? Każdy ma inne pomysły, każdy ma inne możliwości fizyczne nawet, A z bo czego są to w różnych wynika? ciałach. Z czego to wynika? Ona mówi, kurczę, to tak wygląda tak jakby z kreacji. To są pomysły po prostu. Ona nie umie tego inaczej wytłumaczyć. Czyli potencjał jest taki sam, tylko różne pomysły. Dokładnie. Mniej lub bardziej okrutne, mniej lub bardziej piękne, w zależności. Ale na przykład fascynowało ją to, że ona na to nie wpadła, a tamten na to wpadł. No Więc jasne. jako informację uszczypnęła sobie, żeby zachować Czyli to. kawałek ukradła jako informację komuś, to sobie wiemy, że w późniejszym czasie już będzie skrzyneczka pełna skarbów, ale czy też ktoś jej ukradł, wtedy Tak, tamten mężczyzna. tak wymieniali się. Ta ukradła komuś ziemię, coś uszczypnęła, to ten ukradł jej żonę i też coś uszczypnął, No dobra, wyrwał to jej ten fizycznie, ale mniej bezpieczeństwo. energetycznie nie. Energetycznie to tak jakby część, nie wiem, zaufania i miłości. Dobra, okej. Czyli nie sprawdziła do końca, nie zrozumiała, więc idzie dalej. I posuwa się jeszcze dalej. W kolejnych Ale za relacjach. każdym razem uszczypuje od kogoś coś, a ten ktoś zabiera też jej coś, bo to już jest na zasadzie wymiany. Ona połączyła się z tym pierwszym, który był już połączony z kimś, i to jest, wiesz, to wszystko się rozgałęzia jeszcze bardziej z tamtej strony i z jej strony. Te połączenia jest ich coraz więcej, coraz bardziej niekontrolowane, już traci rachubę, co uszczypnęła od kogoś. Tutaj ktoś już zaczyna ingerować, więc próbuje się odsunąć, ale ciągnie ją do kogoś innego i nie wie dlaczego. Okej. A w którym momencie staje się uległa? Bo W powiedziałeś, którym że jest momencie? uległość, niepewność. I ona jest jakby w tym centrum i cała horda głodnych ludzi od niej chce czerpać i żąda od niej. W którym momencie? Co takiego się stało? Tych połączeń wytworzyła sobie już bardzo dużo. I one zaczynały w niej harcować, więc spróbowała je po prostu skondensować w jednym miejscu, żeby przestały przeszkadzać. Nie miała już nad tym kontroli, więc Czyli te mówi: cudze schowam ją. energie, które pokradła. Tak. Dobra. I to stworzyło tę skrzyneczkę ze skarbami. Mówi: nie przyznam się do tego, że to mam. Mówi: schowam to, to przestaną mnie szukać, to przestaną się dobijać. No. Wstyd jej było później, już nie wiedziała nawet jak to oddać, bo była już nienawiść pomiędzy tymi ludźmi. Jak się spotykali już w ciałach fizycznych, to w sumie zapominali o wszystkim, nie wiedzieli, o co chodzi w ogóle. No dobra, to teraz zatrzymamy się tutaj na chwilę i sprawdzimy punkty. Tak szybciutko. Czy to jest przyczyna, czy jest jeszcze coś innego? Bardzo trudne relacje z tatą. Takie, że tata i kocha, i gnoi. To Wymusza jest wdzięczność. I daje, i by zabrał. właśnie jedno z tych połączeń, bardzo silnych. Ta skrzyneczka. Ta skrzyneczka. Co by było, gdyby ojcu oddała to, co mu ukradła? Puściłby. Chciałaby spróbować? Tak. To tak po prostu wyciąga to, co jego, i oddaje mu. Co się Wziął. dzieje? Ona mówi: daj mi to, co należy do mnie, bo też masz coś mojego. Oddaję. Oddaję bez gadania. Co się dzieje teraz? On się odwraca. Wyje cały czas? Nie, nawet nic nie mówi. Co pomiędzy nimi?
Teraz? Ona mówi nic. Kompletnie nic. Gdyby chciała z nim porozmawiać, zjeść śniadanie, tak jak zwykle, czy obiad. Ona mówi, pomilczeliby. To jest okej dla niej? Znaczy ona tak mówi, byłaby cisza. Ona mówi, z jego strony musiałoby coś jeszcze wyjść. Mówi, z jej może też. Coś wypowiedzieć po prostu. Taką fizyczną potrzebę by miała, żeby coś powiedzieć. Tacie? On też, tak. Ale ona mówi, to by było okej. Mówi, bo coś musi wyjść. Dobrze, w porządku. Czyli może być tak, że coś sobie powiedzą. Tak. Co potrzebują po prostu wywalić z siebie. To zostawimy to. Ona mówi, takie wycie. Puścić to wycie po prostu. Żeby miało ujście. Może się wydrą na siebie. Może Rasa tak. Porządnie. Żeby zakończyć stare sprawy. No dobra. To już wie, jak to działa. Że to oddanie tych tajemniczych kulek nie robi krzywdy, wręcz przeciwnie. Chce to zrobić już zbiorczo, oczyścić piekiełko z głodnych. Chciałaby zrobić to hurtowo, no. No dobrze, to zrobi to. Ze szczególną uwagą dla syna. Aron krzyczy strasznie. Aron ją przeklina. No dali sobie do pieca, co? Wzajemnie. Tupie, krzyczy, rzuca w nią. Nawet jak mu oddała? Tak, on jest zły strasznie na nią. No, duże I bierze tą... eksperymenty, możliwości i pomysłowości tam były grane, co? Tak, odbierze tą jej cząstkę, rzuca w nią. Mówi, zabieraj to z powrotem. Ale on potrzebuje się wydrzeć. Ma mnóstwo żalu i gniewu w sobie. Takiego nie tylko do niej, ogólnie. Dużo się w nim wydarzyło. Ale póki co drze się, bo cały czas zrzuca odpowiedzialność na kogoś. Ale przecież fajnie było się bić, nie? Na pomysły. Na możliwości. Kto bardziej? On potrzebuje się wydrzeć jeszcze. Niech się powydziera jeszcze, jest w porządku. Popatrzmy na mamy. Ona płacze. Ale widzę, że to, co pomiędzy nimi było, to, coś, w czym się zanieczyszczali nawzajem, u niego to wypływa z krzykiem, a u niej wypływa z płaczem. Więc w ten sposób po prostu się oczyszczają też, nie? W porządku. Porządku. On już tupie mniej. Jeszcze krzyczy, ale już mniej. Aż ochrypł, tak się drze. Czy jest jeszcze czyjaś szczególna reakcja? Drugiego syna, który płacze. Ale jest takie on nie krzyczy. On tak buczy bardziej. Chciałaby Natalia zapytać go, dlaczego tak płacze? Mówi, to jest bardzo głębokie, mówi. Mówi, ty tego nie zrozumiesz. No to niech sobie pobuczy. To jest okej. A ciocia? Ciocia wzięła i ona idzie. Okej. Ma jakiś żal do Natalii? Nie. Natalia jest złoszczona, że Natalia jej nie pomogła? Nie, absolutnie. A że ją męczyła swoimi praktykami, kiedy ciocia chorowała? Nie jest na nią zła. Ona to rozumie, rozumie dlaczego tak się działo. Jest jej łatwiej, ponieważ nie ma ciała, tak? Więc nie zrzuca na nią żadną winę. I też oddała jej to, co należało do Natalii. I chce iść? Idzie. Dobrze. Ona mówi, nie jest jej ciocią teraz już. Nie ma z nim nic wspólnego. Jasne. Co na to Natalia? Trochę dziwne odczucie, że jak to nie jest moją ciocią. Mówi, nie jestem twoją ciocią.
Nie mam ciała, mówi. Mówi, już zostaw, mówi. Tak, już zostaw. Natalia czuje się trochę opuszczona przez nią. Dlaczego? To tak jakby miała jeszcze w sobie poczucie, ja tyle dla niej zrobiłam, a ona mówi, że ja nic nie znaczę dla niej. Tak by nie mogła zrozumieć tego, że to jest istota. To nie jest ciało ciocia, tylko istota. Nie rozumie, bo jeszcze tego nie widzi w sobie. Nie może zrozumieć. Tak jak nie rozumie też żadnej z tutaj osób, ani jednego syna, ani drugiego, ani taty, ani mamy, ani ich pobudek, ani ich motywacji, bo jest to tak naprawdę niemożliwe. I udowodniła to samej sobie, tylko nie wyciągnęła z wniosków. Postawiła sobie jakąś hipotezę. Nie wie, czy ta hipoteza była prawidłowa, czy nieprawidłowa, czy była prawdą, czy była nieprawdą. Po prostu taki sobie wymyśliła pomysł. Tylko ja. Uznała, że jest to jakaś prawda absolutna. I na bazie tej absolutnej prawdy, w cudzysłowie absolutnej, zaczęła eksperymentować, ale nie sama, tylko z innymi. Ale od samego początku pytanie badawcze zostało źle postawione. Dlatego tyle fałszu w tym wszystkim i niezrozumienia. I niewidzenia nikogo. Ani siebie, ani cioci, ani syna, ani nikogo. Rozumie? Teoretycznie. Bo i teoria jest nieprawidłowa. To tylko ja jest problemem. Tak naprawdę jedynym, który przyniósł tysiące konsekwencji. Pokazał, do czego może być zdolna istota ludzka. Istota w ogóle. Co chce zrobić? Chcę obrać to tylko ja. Co się dzieje? Co tam jest do obierania? To jest. Adam mówi, kurczę, w sumie nic. No To jest właśnie. tylko, Co to jest? stwierdzenie po Tylko prostu, stwierdzenie. nadanie ważności czemuś. Tylko stwierdzenie, Tylko. któremu, no właśnie, nadało jakieś znaczenie. No. Nic więcej. Nic więcej. Ona mówi, tam nie ma nic do obierania. No. I to powiem więcej, to stwierdzenie opisuje ją, ale nie jest nią. Mówi, nic dziwnego, że oni do mnie lgnęli, skoro miałam to tylko ja, więc wiedzieli, tylko ona może mi to dać. Bo tylko ona ma to, co należy do mnie. No właśnie. Mówi, rozumiem. Ten mały już tylko mruczy sobie pod nosem. Już gada ze sobą po prostu, taki monolog prowadzi. Ten, który Nawet nie buczał. zwraca na nią uwagi. Ten, co buczał, czy krzyczał. Krzyczy, krzyczał. No właśnie. Dlatego zrzucał na nią winę i odpowiedzialność. No, to tylko ty jesteś winna za to. No jasne. No. Sama chciała. Sama chciała, chociaż nie przewidziała wszystkich konsekwencji, a może nawet żadnych. Co chce zrobić z tym stwierdzeniem tylko ja? Chcę to rozpuścić. Chcę wykasować to stwierdzenie w ogóle. Nieważne jest to stwierdzenie. Chcę je rozpuścić. Rozpuszczaj je. Wygląda jak taka rozpuszczająca się meduza. Czy konsekwencje tej meduzy, tego stwierdzenia również może rozpuścić? Tak, chcę. Zobaczmy od razu konsekwencje dla jej istnienia, ale też dla jej fizycznego życia. Widzę, że jeden synek, jak i drugi nie obwinia jej. Nie przychodzą do niej, żeby jej coś wyrzucić. Nie jest taką osobą, której można się czepić czegoś. Bo to twoja wina, bo czegoś nie zrobiłaś, bo mi zabroniłaś, bo tak, nie tak na mnie patrzysz, bo nie tak powiedziałaś. Mogłaby się starać i starać, a i tak zawsze ktoś by znalazł coś. Do kichanej śmierci za przeproszeniem. Dlatego się czuła odpowiedzialna za wszystkich, za mamę, tatę. Tak.
Tak. Jakby była ich rodzicem. Tak. No właśnie największą konsekwencją, która puściła, jest to, że nikt nie ma się do niej O co za co, przyczepić? o, tak, o co przyczepić. Dobra. Czy mogłaby teraz obejrzeć swój układ pokarmowy, szczególnie jelita? Co tam się dzieje teraz? Nie musi karmić nikogo, wiesz? To też jest takie bardzo to energetyczne karmienie tych wszystkich odbijało się na fizyczność. Też jej bardzo mówiło o tym karmieniu. Jelita Widzę, to że jest wchłanianie. tak, też. A dlaczego to się Tu nasiliło? 3-4 lat? ciało już jej mówiło, że to był taki odskok, zaczerpnięcie i znowu stanięcie na ziemi. Coś musiało się wydarzyć tych parę lat temu, gdzie miała ten taki moment, gdzie podskoczyła i z powrotem ją ściągnęło. Zaczęła uczyć się naturopatii. No właśnie. Ale było jeszcze coś, co zalegało po prostu. No tak, dziś to znalazła wszystko. Błędna hipoteza badawcza, której nie sprawdziła do końca i nie zweryfikowała. No dobrze, to zobaczmy jeszcze włosy. Dlaczego włosy i paznokcie słabe? Słaba energia, słaba skóra, słabe włosy, wszystko jest słabe. Słabe ciało, wątłe ciało. Przez to karmienie energetyczne. Dlaczego? Znaczy generalnie nie ma Natalia problemu z alkoholem, ale jak już napiła się kieliszek, to no to szło. Tak? Jakby to były takie jedyne momenty, w których traci kontrolę, taki plan, który sobie zakłada. Dlaczego tak? Po pierwsze, z jakiś znieczulacz. Poczuła, że nie czuje tego bólu, również energetycznego. Zapomnienie. Udało jej się na chwilę zapomnieć. Po trzecie, wypełnienie się czymś. Tak do mnie przychodzi. Szybkie, nie wiem, szybkie wypełnienie się jakąś energią. A to też szło, wiesz co, z dołu. Tak. Po prostu nie to, że ciągota, ale jak już zasmakuje, to leci. Po To prostu. leci. Czyli w pewien sposób sobie pomagała, ale nie rozwiązywała problemów. Czyli takie chwilowe. Ale na moment czuła się lepiej, bo nie myślała o tym, co się dzieje wokół. A jak jest teraz? Ona mówi, może się napić alkoholu, ale nie musi się upijać do nieprzytomności czy do momentu, kiedy idzie spać po prostu. Nie mówię, że to jest straszne chlaństwo za przeproszeniem, ale do momentu, kiedy jest na tyle zmęczona, że idzie się położyć spać. Czyli nie musi się znieczulać, może się Nie. podelektować po prostu smakiem Może się fajnego podelektować wina, smakiem. dobrego. Tak, albo jakiegoś alkoholu, który ma taki inny smak. Bo tutaj widzę, że zmysł smaku też jest u niej bardzo wyraźny. Jakieś przyprawy, jakaś nutka czegoś rozpoznaje. I to też jest w alkoholach, więc to jest okej. No, oczywiście, alkohole rozpuszczają różne fajne substancje, które mają i zapachy, i smaki. No dobra, czy lewa strona, ból, tam gdzie ból biodra odczuwała, szczególnie wtedy, kiedy leżała przez dłuższy czas, odpoczywała, czy teraz jest lepiej i jak było, i dlaczego te dolegliwości się pojawiały? Te wszystkie dolegliwości, jakie ona ma, naprawdę były związane z tymi połączeniami, z tym oddawaniem energii i wsysaniem cudzej. Dłużej leżała, ciało jej też mówi: ruszaj się. Potrzebujesz ruchu. Nie możesz zastać się. Ciało potrzebowało ruchu, ale nie takiego, jakiego ona mu dostarczała. Okej. Pamięć i koncentracja plus słomiany zapał. Zapału nie mogło być, bo nie było energii.
Czyli wszystko to samo. Wszystko to samo. To też zaburzenie tymi energiami, jeśli chodzi o pamięć, koncentrację. No i ucisk klatce piersiowej, taki No to ograniczony. były definitywnie te energie, emocje. Dobra. Miała jeszcze jako dziecko takie dość silne odczucia i dolegliwości. Po pierwsze nerwica, natręctwo, po drugie poczucie własnej wartości tak niskie, że nawet nie lubiła, jak ktoś na nią patrzył. Ale też ogromny lęk przed śmiercią rodziców, wręcz przerażenie, że oni mogliby umrzeć. Skąd to się brało i dlaczego tego już w dorosłości nie ma? To było też to tylko ja. Nie, dlatego postawiła też tą granicę. Nie mogła znieść naprawdę, jak ktoś na nią patrzy, dlatego wymazywała twarze, jak to pokazało się w sesji, żeby ich nie widzieć, żeby oni jej nie widzieli. To pomogło na jakiś czas nie widzieć, tak? Ale odczucia były tak czy siak. Czy jak czujesz, dobrą pracę wykonała dla siebie, czy nie? Ona mówi, że dużo lepszą, bo zniknęło nawet to podłoże. To jak jest teraz dookoła? Jest czyściej, jest spokojniej. Na ten moment ona mówi, zrobiła to, co jest słuszne. A jak ona sama wygląda i jak się sama czuje ze sobą? Czuje się lżej, nie ma poczucia winy, czuje się czyściej, ale wszystko się w niej układa. Ona mówi, może być tak, że u niej jeszcze pierdyknie z czymś, że wyjdzie coś fizycznie, ale ona ma szacunek do tego, co zrobiła dzisiaj, szacunek do siebie. My już wiemy, że ciało fizyczne po prostu potrzebuje też pewne rzeczy wypuścić z siebie w fizyczny sposób, czyli Tak. na przykład pójść spać, albo wydrzeć się, albo popłakać, albo gdzieś tam w jakiejś sytuacji coś jeszcze się obudzi, jakaś na przykład wkurzenie na kogoś, że jest to Albo też... nieoczekiwany lęk, ona mówi. To też jest dla niej informacją, że coś wypuszcza. Co może zrobić wtedy dla siebie? Wiedząc już to wszystko, co o sobie wie. Ona mówi tak, jakby uszanować siebie w tym. Pozwolić sobie na zdiagnozowanie tego. O, to znaczy diagnoza już jest, ale żeby wypuścić to po prostu. Też przypomnienie sobie, że na przykład jak wkurzenie, to aha, okej, rozumiem, to jeszcze popłuczynę po tym, co Tak, było, tak. po tych walkach na przykład. Dokładnie, albo lęk. Okej, widocznie kogoś straciłam, albo nie wiem, straciłam siebie, swoje życie w tym. Okej, rozumiem. Chcę to jeszcze wyjść, no to sobie popłaczę. Pobędę sobie w tym chwilkę i zaraz to puszczę. No tylko jak się czujesz teraz? Spokojniejsza jestem, ale nie, jakby nie widziałam nic. Nie weszłam w ten świat drugi. No, nie wszyscy widzą. Niektórzy tylko odczuwają. Niektórzy tylko w emocjach, niektórzy w zapachach, niektórzy odczuwają w ciele. No, emocje miałam takie 2-3 momenty, że mnie tak właśnie ścisnęło trochę. Jak powiedziała Ela o cioci, która powiedziała, że nie jest już moją ciocią, to miałam właśnie takie, jak powiedziała Ela. Jak to? No. To mnie właśnie tak zaskoczyło. No tak, uspokoiłam się troszkę. Na początku miałam bardziej tutaj właśnie ściśnięte wszystko. Czy chciałabyś jeszcze zapytać o coś albo coś zrobić? A czy na przykład moglibyśmy sprawdzić relację z mężem? Oczywiście. Zobaczmy, jak teraz będzie to wyglądało. Będzie coś wypływać, ona mówi. Ale to będzie się oczyszczać jeszcze, bo fizycznie potrzebują coś wytłumaczyć jeszcze sobie. Czyli też na tej zasadzie relacja była między nimi, kiedyś jakieś walki. Dokładnie. Ale dokładnie nie mówi, w którym to kierunku pójdzie, ale będzie się oczyszczać. To od nich zależy, jaki to będzie miało finał. Okej. Okay. A ten synek, co tak buczał? On już nie buczy. On ma w sobie też coś, co nosi, jego doświadczenia.
jego historię. Dlatego on powiedział, ty tego nie zrozumiesz, bo to jest jego. Ale on tam sobie wypuścił, najważniejsze, że wypuścił to, co łączyło ciebie z nim. No. Jak ktoś nie jest tak zanieczyszczony cudzą energią, to może mieć w końcu dotrzeć do tej swojej. Jak masz kontakt ze swoją energią, to zaczynasz łapać, kim ty naprawdę jesteś. I jak wiesz, kim ty naprawdę jesteś, to i siłę w tym znajdujesz, i pomysłowość, i luz, i wolność, i wszystko tam możesz znaleźć. Jeśli coś cię cały czas zanieczyszcza, nawet na twoje życzenie, to jesteś jak we mgle, bo już nie wiesz, kto jest kim, co jest czym, co z czego się bierze, co z czego wynika. Jest jeden wielki bałagan i bardzo duże cierpienie. A ta radość właśnie taka z zabawy na przykład, to też była z tych połączeń, tak, że pomimo tego, że chciałam na przykład z nimi się bawić, ale jakby nie sprawiało mi to takiej przyjemności, jak powinno. Jak ja czułam, że powinnam czuć, a nie czułam tego. Czyli Zabawa z jako dziećmi mama na z przykład. dziećmi. To zobaczmy to jeszcze. Te relacje były zbyt ciężkie. Ona nie mogła się cieszyć tym byciem mamą, jakby w tych relacjach na tamten moment, ponieważ te połączenia były zbyt ciężkie. Ona czuła też niechęć, bo czuła przepływ po prostu energetyczny pomiędzy nimi. Teraz może być inaczej, bo nie musi. No Bo właśnie, u mnie te było to, relacje że były. muszę. No właśnie, a teraz nie musisz. Ty jesteś mamą, bo chcesz teraz. Tak mówisz subtelnie. I to, co było ciężkie, zostało też puszczone, więc możesz się bawić, a nie musisz się bawić, wiesz? Jak poczujesz, że chcesz, to usiądziesz i się pobawisz. I też jeden czy drugi synek nie będzie na tobie wymuszał, że musisz się ze mną pobawić. Coś jeszcze chciałabyś sprawdzić? Nie, chyba nie. Zobaczymy, jak te połączenia się odcięły, co to będzie się działo teraz. Na dziś powiedziałaś sobie, że uszanowałaś się za tę pracę, którą wykonałaś. Którą wykonałaś na dzisiaj. To jest bardzo dużo, bardzo dużo. Te połączenia naprawdę były bardzo silne. No. Ja czułam, zwłaszcza to jedno połączenie, że jest takie aż Mega silne. napięta struna. No, też czuć to było w trakcie pracy. No. Czy możemy zamknąć sesję? Tak, myślę, że tak. Natalka też jest. Subtelnie? Dobrze, bardzo dobrze. Jest zgodna. Natalko, to teraz takie zadanie dla ciebie. Żebyś spróbowała się skontaktować ze sobą tam głęboko, głęboko. I sprawdziła, czy możesz unosić się dowolnie. Być bliżej ziemi, być dalej od ziemi, wyżej. Nie wiem. Czuję się troszkę lżejsza, ale nie wiem, czy to. Jeszcze Eli podpytamy. Czuję się lżejsza. Ona mówi, jest ok. Jest ok. To jest naprawdę ok. Super, super. Czyli nie ma czegoś takiego, że musi stać twardo na ziemi. Tak, i nie musi być perfekcyjna. Very good. Bardzo dobrze. Ona mówi, ja szanuję siebie za to, co zrobiłam. Bo to jest bardzo dużo. To prawda. Jest mega dużo, Natalko. No to rozłączcie się teraz. Ze wszystkimi i ze wszystkim. Każda z was zostaje ze sobą, w sobie. Wypełnia się sobą, calusieńka. Pozwól, Natalko, szczególnie ty, żeby twoja własna energia, która już nigdzie nie wypływa, donikąd, żeby wypełniła teraz całą ciebie. Wszystkie twoje komórki, tkanki, wszystkie narządy, wszystkie procesy dziejące się w tobie. I fizyczne, i chemiczne, i energetyczne.
Też możesz, Elu, przecież mówię to do was obu. Na dwa. Harmonizujecie jeszcze te wszystkie energie w całych was, bo jesteście wszystkim. I esencją, i energią, i fizycznością, i wszystkimi tymi procesami. I zaczynacie się budzić. Lekkie, wypełnione, pełne. Czujecie się po prostu bardzo dobrze. Gotowe do powrotu? Wracacie. I na trzy możecie otworzyć oczy. Wszystko dobrze, Elu? Ja czuję się bardzo dobrze, bardzo dobrze. Natalko. Ja też, ale mi tak miałam jasno w oczach. Nie wiem, czy świeciło słońce, po prostu aż mnie raziło przy tych zamkniętych Ty oczach. świeciłaś? Nie świeciło nic. Po prostu aż mnie raziło. Mówię, kurczę, chyba słońce wyszło, tak aż normalnie miałam kolory takie jasne. Przetarłaś swoją Chyba tak, może perspektywę. te chmury. Podejrzewam, że dużo łatwiej ci będzie się teraz, wiesz, uczyć tych nowych rzeczy, wiesz, ta naturopatia będzie mogła być takim, wiesz, głębszym dla ciebie tematem. No, ja właśnie cały czas takie tutaj miałam takie, że nawet jak się za coś brałam, to już wiedziałam, że nie dam rady, bo i tak tu mnie tak męczyło, że no, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Fajna sesja, ciekawa, jak to piekło, ojejku. No, no. No. To ci... Perspektywa piekła, nie? Jak wygląda? Tak. Jak my nadajemy znaczenie, dla mnie to było bardzo takie ważne i ciekawe, jak nadanie czemuś znaczenia, nawet takiej prostej rzeczy, jak wiele zmienia, jak wszystko może zmienić. To jak z tymi ideologiami, jak się ktoś uczepi ideologii, zacznie dorabiać rzeczywistość do ideologii, no to już wiemy, co w świecie się wydarzyło, tak? Ile pogromów było, różnych wojen i tak dalej. To też pięknie pokazałaś, wiesz, na takim jednostkowym przykładzie, jak wiele to uczepienie się ideologii, wiesz, robi. Jak może mieć silne konsekwencje. To piękne było bardzo. Więc chciałabyś sesję opublikować? Tak, możemy opublikować bez twarzy i może bez imienia, jakby dało radę w nazwie filmiku. Dobrze, dobrze. Czyli Tak? zrobimy N. Może być N. NN. Nie, to się źle kojarzy. No, będziesz N. Fajnie, bardzo dziękuję. Odezwij się do nas za jakiś czas. Powiedz, co u ciebie, jak relacje, szczególnie z tatą i z tym synkiem jednym, co tam ostro było, bo był mały Tak. prezes i duży prezes. Tak. To jest akurat zdjęcia z dziadka. No, Bardzo. ale ten drugi synek był tak w cieniu bardzo i tu też te relacje. No, ciekawa jestem też, jak będą z tym drugim synkiem. To znaczy się ja z nim To jakby poczekajcie, ja bardziej wyłączę czułam. tylko nagrywanie, dobra? Okej. Pożegnamy się tu i jeszcze sobie porozmawiamy. Tak, Bardzo Wam dziękuję. 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 Uściski. Dziękuję.